jesteśmy gotowi do drogi. W tym roku na początek naszej trasy wybraliśmy Trydent. Byliśmy tutaj w ubiegłym roku, jadąc z Salzburga nad jezioro Garde i spodobało nam się to miasto i okolice i postanowiliśmy w tym roku stąd wyruszyć. Tegoroczna trasa raczej wjedzie po miastach. Wybierała trasę Iwona, ponieważ po ubiegłorocznym wyjeździe na przełęcz Grossglockner kazała mi się nie zbliżać do komputera w celu wybierania trasy. W tym roku ona wybierała, ale za to zwiedzimy takie miasta jak właśnie Trydent, jak Padwę, jak Wenecję, jak Weronę. Weronę między innymi. Zobaczymy. W każdym razie noc spędziliśmy w pensjonacie. Widać za nami nazwę. I do Dici Messi. I do Dici Messi, cokolwiek to... 12 miesięcy. Cokolwiek to znaczy. Aha, 12 miesięcy. No dobrze, no to powiedzmy, że 12 miesięcy. Dzisiaj pierwszy etap, no taki powiedzmy rozgrzewkowy, około 40-50 km. No 40 jak nigdzie nie zabłądzimy, 50 jak gdzieś zabłądzimy. Niestety musimy jeszcze najpierw poszukać parkingu, żeby odstawić samochód, poskładać rowery i dopiero wtedy będziemy mogli ruszyć. Ale jesteśmy w dobrej myśli, zapowiadano deszcz, pogoda się na razie trzyma, choć jest pochmurno. Co akurat na początek trasy jest dobra i nie przeszkadza, bo słońce aż tak mocno nie pali. No to co, Esterka gotowa? Tak. No to jedziemy. Znaleźliśmy bezpłatny parking przy wjeździe z autostrady A22 na Trydę Południe. Teraz musimy wypakować rowery i poskładać je troszeczkę. No i ruszamy w trasę. Planujemy zostawić tutaj samochód na 11 dni. Mamy nadzieję, że wszystko będzie ok. Jesteśmy gotowi do wyjazdu, wracamy jeszcze do centrum, gdzie czeka na nas Esterka i stamtąd dopiero wyruszamy na tę właściwą trasę. Co, już wiemy gdzie jechać? Wiemy gdzie jechać, tylko chcę sobie włączyć nawigację. Esterka tu długo do nas musiała czekać. Ponad godzinę zajęło nam szukanie parkingu, składanie rowerów, ale już jesteśmy gotowi do wyjazdu i już nie czekają dłużej, ruszamy. Korzystając z chwili czasu, chciałbym dopowiedzieć tak bardzo ogólnie, że Trydent, który właśnie opuściliśmy, słynie przede wszystkim z soboru, który odbył się tam w latach 1545-1563 i stanowi odpowiedź kościoła rzymskokatolickiego na reformy Marcina Lutra i Jana Kalwina. Sobór zreformował przede wszystkim liturgię, wzmocnił dyscyplinę kościelną oraz wprowadził wiele dekretów mających na celu ochronę doktryn kościoła rzymskokatolickiego wobec rozszerzającej się reformacji. Sobór trydencki uznawany jest również za początek kontrreformacji w kościele rzymskokatolickim. Czujemy się rozgrzani po pierwszym podjeździe, ale to nie wszystko. Tu jeszcze przejeżdżamy przez skrzyżowanie i jeszcze kawałek do góry, ale już chyba niedaleko. Się podjazd kończy, to trochę przesadziłem, ale już więcej nie będę mówił, bo mi oddechu brakuje trochę. Wreszcie pojawia się małe wypłaszczenie tego podjazdu. Już mam nadzieję, że to koniec albo prawie koniec. Chociaż tak tu jest, że i wydaje się, że za zakrętem już będzie prosto. No to pojawia się kolejny podjazd. I minęliśmy kolejny zakręt i nadal pod górkę. A kiedy będzie z górki? Pytam się. Już mówiłem, że każdy kolejny zakręt odsłania przed nami kolejną przestrzeń podjazdu. Jak nie mówiłem, no to mówię. O, i wreszcie doczekaliśmy się troszeczkę z górki. Mam nadzieję, że najtrudniejszy podjazd, przynajmniej na dzisiaj, jest za nami, więc teraz będzie już tylko przyjemnie, rekreacyjnie. Ale gdyby ktoś zatęsknił za podjazdami, to po krótkim zjeździe kolejny podjazd, kolejny zakręt. Początek dzisiejszej trasy był trudny i raczej mało malowniczy, ale teraz
Chciałem powiedzieć, że się trochę poprawiło, ale za to nawierzchnia jest znacznie gorsza. Natomiast jedzie się spokojniej, bez uciążliwego ruchu ulicznego. Dojechaliśmy nad jezioro, jeszcze nie zorientowałem się, jaką ma nazwę, muszę zobaczyć na mapie. Lago di Caldonazzo. Jezioro malownicze, ale coraz bardziej jakby powietrze stawało się wilgotne, zrywa się wiatr. Więc wiele wskazuje na to, że niestety za chwilkę zacznie padać. Ale próbujemy jechać tyle, ile damy radę. Najwyżej będziemy szybko szukać jakiegoś miejsca do zatrzymania się i przeczekania deszczu. Kiedy wjechaliśmy w dolinę, to w miejsce winorośli i winnic pojawiły się jabłonie i potężne sady jabłkowe. Zatrzymaliśmy się, ponieważ oceniliśmy, że zagrożenie deszczem chwilowo minęło, więc trzeba dojechać nieprzemoczonym. Powiedziałbym, jaka jest temperatura, ale no sprawdź na telefonie, bo ja zapomniałem, jak się obsługuje nawigację. Tam gdzieś była informacja o temperaturze, ale chwilowo nie mogę znaleźć, więc może do jutra się nauczę. 24 stopnie. 24 stopnie. Bo mi spadł łańcuch właśnie. Ojaj, to wyruszyliśmy i właśnie spadł łańcuch. Tak. Co ja to zrobiłeś, jak nawet nie ruszyliśmy? Cuda, to tu jest na pewno cudowne źródełko. Cudowne by było, jakby ci się sam nałożył. Wyruszenia z postoju. Mam nadzieję, że z sukcesem. Jakkolwiek nie musi być profesjonalnie, byle skutecznie. Udało się. Teraz ja jeszcze muszę wyjechać skutecznie. Czego fabrykę tutaj mijamy, ale jakoś dziwnie wydobywa się ze ścian para wodna albo woda. O ile dobrze dostrzegam, to w środku jest złomowisko. Ale dlaczego para wodna się tam wydobywa, to nie wiem. Wygląda to nawet na wpryskiwacze, tylko czemu one służą? Być może schładzają tę ścianę, żeby nie było w środku tak gorąco. Dzisiaj akurat nie jest to takie ważne, bo nie ma słońca, ale podejrzewam, że jak on się opiera o tę ścianę, to w środku prawdopodobnie jest nie do wytrzymania. Do końca dzisiejszego etapu. Będziemy nocować w jakiejś niedużej miejscowości, właściwie wiosce. Tam na górze, o ile dobrze dostrzegam, coś co wygląda jak zamek, chociaż bardziej prawdopodobne, że to jakaś posiadłość związana z winnicami, winobraniem. Ale nie jestem do końca pewien. Może po południu uda się sprawdzić. Nie mam adresu w nawigacji. Ja mam wbity w adres, no, tylko jakoś... że teraz nie wiem, czy w tę uliczkę, czy w tę mam jechać według nawigacji. Jedynie w którąkolwiek, tam drugi most jest w razie czego.
tak? Jesteśmy? Via Mazzini. Słyszeliśmy, że dzięki przepływającej przez miasteczko rzece i charakterystycznej zabudowie miasteczko przypomina trochę Wenecję. Dawno w Wenecji nie byłem, byłem właściwie tylko raz. Za kilka dni planujemy tam pojechać, więc na pewno będziemy mieli porównanie. Ale rzeczywiście miasto jest bardzo klimatyczne, chociaż dzisiaj pogoda nie dopisuje, deszcz cały czas kropi, mimo to jest ciepło i myślę bardzo miło. Do charakterystycznych elementów zabudowy weneckiej miasteczka należy mostek, który biegnie przez samo centrum, nazywany, a jakże można zgadnąć, mostkiem weneckim. Przepraszam, miał być już koniec, ale muszę jeszcze jedno dopowiedzieć. Co wziąłem za gospodarstwo rolne związane z uprawą winorośli jest jednak zamkiem, a właściwie fortyfikacją, która w czasach Cesarstwa Rzymskiego chroniła drogę Claudii Augustii. Taka ciekawostka.